Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. W poprzednim odcinku policzyliśmy prędkości rozpatrywanego mechanizmu, a w tym materiale bierzemy się za przyspieszenia. Tutaj myślę, że tak bardzo nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego czasu na rozgrzewkę, zatem przejdźmy od razu do znalezienia przyspieszeń w punkcie B. Oczywiście, jeśli ktoś ten film znalazł jako pierwszy z tej krótkiej serii, takiej dwuodcinkowej, to koniecznie zapraszam do odcinka numer 294, ponieważ tam w każdym punkcie tego mechanizmu, czyli B, C, D oraz F, znaleźliśmy krok po kroku szukane wartości prędkości i te wartości będą właśnie nam potrzebne w tym dzisiejszym odcinku. Na początku analizowania przyspieszenia w punkcie B powrócę raz jeszcze do tego, co mamy dane w zadaniu. Otóż autor tego przykładu za zadane podał prędkość kątową omega oraz przyspieszenie kątowe epsilon. To oznacza tyle, że napęd zainstalowany w tym mechanizmie i przyłożony do korby AB sprawia, że no, mechanizm ten, czy też człony tego mechanizmu poruszają się, też ten główny człon porusza się ruchem obrotowym przyspieszonym. I ponieważ mamy te dwie wartości, to będziemy mieli do czynienia zarówno z przyspieszeniem normalnym, które jest konsekwencją występowania prędkości kątowej omega, oraz dodatkowo będziemy mieli do czynienia z przyspieszeniem stycznym, które jest konsekwencją właśnie występowania przyspieszenia kątowego epsilon. I to jest to, co właśnie powiedziałem w tym ostatnim odcinku numer 294, że w wielu zadaniach ten epsilon jest pomijany, a do omega jest konstans dodany. Dzięki czemu wtedy na start mamy łatwo, bo mamy tylko przyspieszenie normalne i z niego jakby startujemy dalej. A tutaj musimy sobie jeszcze to przyspieszenie styczne wyliczyć. Natomiast mam taką nadzieję, że nikt raczej nie ma trudności w określaniu kierunków, na jakich leżą poszczególne wektory. Natomiast dla przypomnienia, wektor przyspieszenia normalnego leży na osi wynikającej z przecięcia punktu, w którym poszukujemy tego przyspieszenia, z punktem, który jest wspólny z osią obrotu. Natomiast wektor przyspieszenia stycznego będzie leżał zawsze na kierunku prostopadłym do kierunku wektora przyspieszenia normalnego. Inaczej jeszcze, wektor będzie prostopadły do promienia pomiędzy rozpatrywanym punktem a środkiem obrotu członu, czyli to jest tak jakby taki pewnik. No i jeszcze dodatkowo zwrot wektora przyspieszenia stycznego będzie odpowiadał temu, w jaki sposób zostało właśnie opisane przyspieszenie kątowe epsilon, co widzimy tutaj na tym fragmencie, na tym wycinku tego mechanizmu. I teraz mając te dwa składowe przyspieszenia, przystąpimy do wyznaczenia wypadkowego przyspieszenia AB, które jest właśnie przyspieszeniem w punkcie B i które jest w tym zadaniu poszukiwanym. I możemy to zrobić na dwie metody, albo analitycznie, albo właśnie wykreślnie. Tylko tyle, że zanim to przyspieszenie będziemy mogli wyznaczyć, to musimy sobie policzyć wartości składowych przyspieszeń, co właśnie tutaj teraz w tym momencie mamy krok po kroku przedstawione, jak to zostało policzone i jakie wartości zostały uzyskane. I mając już te wartości liczbowe dla poszczególnych tych składowych przyspieszeń, możemy przejść do wyznaczenia przyspieszenia wypadkowego w punkcie B. Wyprowadzimy jednak w pierwszej kolejności równanie wektorowe dla tego przypadku zgodnie z tym, co w takim właśnie uproszczeniu przed chwilą powiedziałem. Czyli zgodnie z tym, co mamy po prawej stronie tutaj teraz tego ekranu, przyspieszenie wypadkowe w punkcie B będzie po prostu sumą wektorową składowych przyspieszeń. I mając równanie wektorowe, możemy przystąpić do wykreślenia sumy wektorowej, na przykład za pomocą metody równoległoboku, bardzo znanej, co widzimy tutaj poniżej tego równania. Oczywiście możemy zrobić podobnie, jak to było w przypadku poprzedniego odcinka, w którym niejako wychodziliśmy z kierunków i relacji poszczególnych wektorów. W tym przypadku możemy podobnie wyjść z jednej znanej strony równania i narysować na przykład najpierw wektor przyspieszenia normalnego, a później od niego narysować wektor przyspieszenia stycznego, od którego zacznie. No, w takiej sytuacji w zasadzie nie ma to większego znaczenia,
I specjalnie zostały tutaj przeze mnie w takich samych kolorach narysowane przeciwległe odcinki w kształcie tutaj linii osiowej. I przechodząc na drugą stronę równania, czyli do pierwszego wyrazu, to rozpatrujemy ten przypadek jakby od końca i jeszcze dodatkowo od punktu zaczepienia wektora przyspieszenia normalnego poprowadzimy wektor domykający wówczas powstały ten trójkąt, tak jak tutaj widzimy właśnie, gdybyśmy sobie przestawili jedno z wybranych przyspieszeń jakby na drugą stronę, tam gdzie mamy te osie. I osiągniemy właśnie w takim podejściu dokładnie taki sam rezultat, jak wtedy, gdy robiliśmy to za pomocą równoległoboku, czy też właśnie metodą równoległoboku. I teraz w takiej sytuacji dodatkowo zrobimy to wykreśnie. A jak zrobić, żeby zamiast tego rysowania po prostu policzyć to na piechotę? Ano, z takiego równania po prostu tworzy się nam równanie sumy kwadratów, które później musimy spierwiastkować i w ten sposób, podstawiając odpowiednie dane, otrzymujemy wynik analogiczny, jak w przypadku metody wykreślnej. Stąd już nawet specjalnie pozostawiłem te 300 w wyniku dla przyspieszenia AB już wypadkowego, abyście mogli zobaczyć, że jak porównacie obie metody, to powinno wyjść właśnie dokładnie to samo. OK, no to mamy załatwiony punkt B, pora przejść do następnego, czyli punktu C. Pamiętacie, jak udało nam się skorzystać z geometrii mechanizmu w poprzednim odcinku? Albo może inaczej. Bardziej mi chodzi o chwilowy stan jakby usytuowania wzajemnego członu mechanizmu w tym konkretnym położeniu. Dzięki takiemu, a nie innemu położeniu mogliśmy przyspieszyć etap wyznaczania prędkości w punkcie C, ponieważ prędkość ta wynosiła tyle samo, ile w punkcie B. To teraz mam pytanie do Was. Czy sądzicie, że z przyspieszeniem możemy zrobić tak samo, to znaczy złapać wektor wypadkowy AB, który mamy tutaj na czerwono już policzony i po prostu przekopiować go w miejsce punktu C? Akurat tutaj niestety tak zrobić nie możemy. A wynika to z tego, że mamy różne długości członów będących korbami, czyli popatrzymy tutaj na człon AB oraz człon CE. Pamiętamy z poprzedniego odcinka, że prędkość zarówno w punkcie B, jak i w punkcie C wynosiła 25 mm na sekundę. Ale jak sobie policzyliśmy omegę 2, to ona miała inną wartość ze względu na inną długość członu CE, co w konsekwencji właśnie powoduje, że uzyskamy inną wartość przyspieszenia normalnego. Szczęście jednak mamy takie, że ten właśnie szczególny stan położenia mechanizmu sprawia, że to przyspieszenie styczne akurat to będzie przeniesione analogicznie jak w przypadku prędkości, co przy okazji pozwoli nam na wyznaczenie przyspieszenia kątowego ε2 dla tej korby. W innym wypadku musielibyśmy policzyć rozkład przyspieszeń krok po kroku, tak jakby to było dla tych prędkości, co też właśnie o tym wspominałem. No i tak jak to było w przypadku punktu B, tak w przypadku tego punktu, czyli C, mając po kolei policzone składowe przyspieszenia, możemy policzyć przyspieszenie wypadkowe. Jaką metodą chcecie policzyć? Myślę, że to już zależy tylko od Was, bo na podstawie poprzedniego etapu potraficie to już policzyć na dwa różne sposoby. Ja tu na szybko przedstawiłem obrazowo wyliczenie tego przyspieszenia za pomocą metody wykreślnej oraz po prawej stronie obliczeń analitycznych celem właśnie porównania wyników otrzymanych za pomocą obu metod. I na koniec jeszcze tego etapu, na samym dole tutaj czarną czcionką, mamy jeszcze zestawienie wartości z przyspieszeniem w punkcie B, aby właśnie zobaczyć, z jaką różnicą mamy do czynienia. Niewielką, ale zawsze, która już później może wpływać na wartości obliczeń, czy na wyniki obliczeń, jakie mamy w poszczególnych tutaj etapach. W takim razie, skoro już wszystko wiemy na temat przyspieszenia wypadkowego w punkcie C, to możemy jeszcze nałożyć go na mechanizm, co teraz widzimy, aby było widać obrazowo, jak to wygląda tutaj w całości. Oczywiście już oznaczam na rysunku przyspieszeń składowych po to, żeby po prostu nie robiło się tu nieczytelnie. No i czas na przyspieszenia, albo raczej przyspieszenia, zestaw przyspieszeń w punkcie D. W tym momencie już przyspieszę ten etap, ponieważ jest
to bardzo analogiczny sposób jak dla punktu C. Stąd mamy wyznaczoną wartość przyspieszenia normalnego, następnie stycznego i na koniec wyliczamy sobie analitycznie przyspieszenie wypadkowe, którego wartość zapamiętamy, bo ono będzie nam potrzebne znowu na kolejnym etapie obliczeń. I tu jeszcze dla porównania mamy wykreślone przyspieszenie wypadkowe metodą analityczną, co w programie CAD właśnie dało analogiczny wynik, tak jak w przypadku obliczeń analogowych. No i pora zabrać się za przyspieszenia w punkcie F, które pewnie są najtrudniejsze w tym rozpatrywanym przykładzie i tutaj jakby musimy najwięcej pracy włożyć, żeby te przyspieszenie wyliczyć. Oczywiście zaczniemy od tego, by wydobyć jak najwięcej z tego, co oferuje nam geometria rozpatrywanego mechanizmu. Mamy na uwadze, że punkt F leży na węźle łączącym suwak z członem DF, a z kolei ten suwak poruszający się po prowadnicy to zapewnia poruszanie się punktu F w ustalonym kierunku, który jest w tym przypadku poziomy. Czyli tu już mamy tutaj taki jeden element gwarantowany. Mając na uwadze ruch mechanizmu, mamy jasny też zwrot wektora prędkości i też przyspieszenia w punkcie F. To znaczy, że wektor będzie zwrócony w prawą stronę w tym przypadku. Jedyne co i aż co musimy odnaleźć, to moduł tego wektora. A mając na uwadze ruch płaski członu DF, równanie wektorowe będzie wyglądało tak, jak to zostało właśnie tutaj zapisane. Teraz musimy sprawdzić, co drzemie w poszczególnych składnikach równania. W przypadku przyspieszenia AD rozbijamy go na przyspieszenie normalne i styczne, które znamy, bo wyznaczaliśmy je w poprzednim etapie, ale z racji tego, że mamy już graficznie ustaloną pozycję wektora AD, to moim zdaniem nie ma sensu już rozpisywać tego konkretnego składnika na elementy podstawowe, ponieważ korzystając z tego, co już mamy, łatwiej po prostu będzie wykonać plan przyspieszeń metodą grafoanalityczną, no i będzie mniejsze ryzyko na jakąś taką pomyłkę. Ale następny składnik, czyli przyspieszenie względne punktu F w punkcie F względem D, no to już tutaj nie jesteśmy w tym momencie w stanie ocenić ani jego kierunku, ani zwrotu. Tutaj rozbicie na elementy składowe jest już konieczne, czyli oczywiście rozbijamy ten składnik na przyspieszenie normalne i styczne, co mamy na tym drugim równaniu przedstawione. I teraz to, co nam pozostało, to na bazie rysunku naszego mechanizmu nałożyć te kierunki, co właśnie tutaj teraz możemy już zaobserwować. I mając wykreślone kierunki wektorów, możemy w końcu uzupełnić nasze równanie wektorowe i powiedzieć nieco więcej o tym równaniu, czy też o tym mechanizmie. W związku z tym wykonamy sobie te podkreślenia, aby łatwiej było się połapać, co wiemy i ile wiemy, a czego jeszcze nie wiemy. No to po kolei. W przypadku przyspieszenia AF znamy tylko kierunek, stąd będzie jedno podkreślenie. Dalej mamy przyspieszenie wypadkowe AD, o którym wiemy najwięcej, bo znamy zarówno jego kierunek i znamy jego wartość. Kolejne przyspieszenie AF względem D normalne, no to tutaj znamy tylko kierunek, który jest zaznaczony. I podobnie dla przyspieszenia AF względem D stycznego, znamy też tutaj tylko kierunek. Czy w takim razie to, co już wiemy o tych przyspieszeniach, jest wystarczające, aby znaleźć przyspieszenie wypadkowe AF? No niestety jeszcze nie. Zobaczcie teraz, co się stanie, jak w takiej postaci poskładamy sobie wielobok wektorów i właśnie utworzymy sobie plan przyspieszeń, znając tylko to, co mamy w tym równaniu zapisane. Wielobok ten przedstawiłem w takiej bardzo uproszczonej postaci, ponieważ oprócz dwóch gwarantowanych wektorów, dla pozostałych dwóch oznaczyłem tylko kierunki bez oznaczenia zwrotów. Przy takim ustawieniu, jak mamy teraz na rysunku, mielibyśmy bowiem pewną sprzeczność, ale na czym ta sprzeczność polega, to zauważycie już, myślę, sami później w kolejnym etapie. Zobaczcie na tych dwóch rysunkach, dwóch takich wariantach, że w chwili obecnej mamy tak naprawdę nieskończenie wiele możliwości do wyznaczenia wartości dla trzech wektorów, czyli wypadkowego w punkcie F, AF względem D normalnego i AF względem D stycznego. A z tego wynika po prostu to, że brakuje nam jeszcze przynajmniej jednej wartości przyspieszenia, no i musimy to znaleźć, musimy to wyliczyć. Jak teraz popatrzycie od góry tego slajdu,
to myślę, że zauważyliście, że zmienił się odrobinę nagłówek. A pamiętajcie, jak wyznaczaliśmy prędkości dla punktu F w poprzednim odcinku? Zobaczcie, że został tam wyznaczony taki wektor jak prędkość F w punkcie F względem punktu D. Znamy prędkość, znamy długość członu DF, policzmy jego prędkość kątowo w takim myślowo unieruchomionym punkcie D tego mechanizmu. Po obliczeniu prędkości kątowej, jaką tutaj już mamy teraz krok po kroku przedstawioną, będziemy mogli przejść do wyznaczenia wartości przyspieszenia normalnego. I teraz możemy tutaj zaobserwować, że wartość tego przyspieszenia jest bardzo mała w porównaniu do wartości innych tutaj danych, również tej prędkości kątowej omega. I mam trochę obawy, że przez to będzie trudno uzyskać czytelność planu przyspieszeń, ale myślę, że w takim przypadku tutaj rozumiecie sprawę, co się dzieje. I jeszcze jedno. Z definicji już wiemy, jaki będzie zwrot, to znaczy zwrot tego przyspieszenia normalnego AFD, bo stąd już teraz zapewne kojarzycie i tutaj mamy już ten wynik, o co chodziło mi mówiąc kilka chwil temu, że narysowany przeze mnie ten wielobok takich wariantowych wyników posiadał pewną sprzeczność. Właśnie wynika z tego zwrotu. Tamten zwrot w ogóle nie był zachowany. Chodźmy zatem dalej i uzupełnimy nasze równanie wektorowe. Czyli dokładamy jeszcze jedno podkreślenie do członu przyspieszenia AF względem D normalnego i możemy wykonać próbę rozrysowania planu przyspieszeń, który właśnie widzicie w tym momencie. Najwięcej właśnie zamieszania robi nam tutaj przyspieszenie, którego wartość wynosi 0,2 mm na sekundę kwadrat. Nie sądzę, aby to był błąd w obliczeniach, przynajmniej nic mi takiego się nie wydaje. Gdybym jednak coś pokręcił, mimo wszystko też jestem człowiekiem i nie jestem nieomylny, zwróćcie uwagę w komentarzu, że coś tam po drodze mi mogło umknąć. Z tego względu dodałem specjalnie taki szczegół po prawej stronie, abyście widzieli, właśnie w jaki sposób poukładały się te wektory. Uważam, że przy takiej rozpiętości wymiarów wartości, jakie mieliśmy po drodze i przy tych różnych sposobach wykonywania obliczeń, stosowanie zaokrągleń i tak dalej, no możliwe, że wartość przyspieszeń w punkcie F dla tego suwaka no mogą się u Was nawet różnić, myślę, że tak do 10%. Mogą być takie sytuacje i myślę, że wtedy nie będzie problemu, aby uznać, że ten wynik jest prawidłowy, bo jeśli nawet, to przy takich wartościach są to wartości przyspieszeń, które powiedzmy niewiele nam nabroją w przypadku obliczeń już bardziej poważnych elementów, tym bardziej, że i tak do wszelkich obliczeń zawsze przyjmujemy jakieś współczynniki bezpieczeństwa. Przy czym raczej nie powinna zaś taka sytuacja, że komuś wyjdzie przyspieszenie 88 mm na sekundę zamiast 28 mm na sekundę, jak widzimy tutaj na tym obrazku. Myślę, że to już wtedy byłoby coś nie tak, gdyby taka wartość się pojawiła. No i tak to by mniej więcej było z tym przykładem. Nie wydaje się trudny, choć pewnie ten początek mógł prowadzić no, trochę wątpliwości. Oczywiście jeszcze dodam tutaj, że gdybyście inaczej poprzestawiali sobie wyrazy w równaniu wektorowym, które mamy tutaj po lewej stronie na górze zapisane, wtedy by może nie było takiego przecinania się wektorów i takich niepewności może w ich określaniu. Natomiast no, myślę, że to już możecie sami sobie tutaj popróbować. No i oczywiście możecie jeszcze z tego obliczyć sobie przyspieszenie wypadkowe AFD, bo mamy normalne i styczne, więc stąd pociągniecie sobie jeden wektor i będziecie mieli AFD wypadkowe. No i możemy sobie wyliczyć przyspieszenie kątowe teraz tego członu, czyli członu DF. Także jeśli chodzi o te podstawowe informacje, to po tym wszystkim wydaje się, że o tym mechanizmie pod względem prędkości przyspieszeń wiemy wszystko. I mam nadzieję, że taka krótka, dwuodcinkowa, no druga już seria z tematu TMM będzie przydatna, że coś pożytecznego uda się z tego materiału wyciągnąć. Tak na koniec jeszcze dodam, że strasznie ciężko mi się mówi, ponieważ znowu gardło mi padło. Natomiast jednak chciałem konsekwentnie jeden odcinek po drugim zrobić, tak aby tej przerwy dłużej nie było i żeby to było uporządkowane i temat
taki podstawowy z tego był zamknięty. Mimo wszystko mam nadzieję, że w miarę jest to wszystko zrozumiałe. No i teraz już kolejny odcinek, jaki będę publikował, gdy mam nadzieję, że już wszystko się, że tak powiem, dokuruję do końca. Coś sobie zamodelujemy już w jakimś programie, może zrealizujemy jakiś rzeczywisty przypadek, ponieważ będzie taka sprawa, że będę musiał dorobić pewien element do szlifierki, do piły, do łańcucha, do piły mechanicznej, piły łańcuchowej. Zatem coś takiego będzie, taka krótki odcinek, myślę, że pokażę, jak to wyszło, co się zepsuło, jak naprawiłem i tak dalej. Tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.